Czy mógłby się tam nam Pan przedstawić? Już jedziemy. Bogusław Latacz, jestem lekarzem medycyny, internistą, pełnię funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym imienia Śniadeckiego w Nowym Sączu. Przede wszystkim chciałem podziękować, że Pan nas przyjął i podziękować za to, że zechciał się Pan podzielić z nami swoimi uwagami. Chciałbym zapytać Pana jako lekarza, jako specjalistę, czy my mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem, czy nie? Wiele osób wątpi. Oczywiście mówimy o COVID-19. Tak. Zagrożenie jest bardzo poważne, dlatego że jak pokazują statystyki, wszyscy mówią, że statystyki to jest wielkie kłamstwo, ale tak niestety jest, że nic lepszego nie mamy. O ile spadła nam średnia długość życia w ciągu ostatniego półtora roku. I zagrożenie jest nie tylko i wyłącznie chorobą wirusową, dlatego że choroba wirusowa dotyka poszczególnych osób, przebiega u jednych łagodnie, u innych ciężko, a dla innych jest śmiertelna. Ale do tego wszystkiego mamy jeszcze kwestię pewnych obostrzeń, które hamując rozwój choroby, rozwój epidemii, musimy zastosować. I z tego powodu masę pacjentów, bardzo wiele osób, rezygnuje z zaplanowanej diagnostyki. Czasem nie mogą do tej diagnostyki się dopchać, dlatego że po prostu szpitale są zamknięte i leczą ludzi chorych na COVID. Ale generalnie mamy sytuację, w której nierealizowane są plany diagnostyczne. Ludzie opóźniają zgłoszenie się z pewnymi objawami do lekarza i to razem stanowi już sytuację mocno niebezpieczną, ponieważ przy stosunkowo nowoczesnych metodach leczenia i dobrze wyposażonych szpitalach my nie jesteśmy w stanie wychwycić pacjentów w takim stadium choroby, zwłaszcza nowotworowy, które pozwala na jakieś skuteczne leczenie. I to epidemia zniknie, ale to zostanie. Zostanie nam ten problem, że ileś tam osób, tysięcy osób nie zostało zdiagnozowane, nie jest leczone. I to wynika właśnie między innymi z tej epidemii. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą różne inne problemy. Ludzie zostają w domu. Czasem małżeństwa, które mijały się w drzwiach, praktycznie się nie znały, nagle musiały się poznać. Z tego też wynika masę różnych tragedii. Masę ludzi popadło w alkoholizm. No bo siedzą w domu, nie mają nic lepszego do roboty, no to piją drinki. To dzisiaj zaczyna być widać. To zaczyna być widać wśród pacjentów, którzy nie są chorzy na COVID. Także COVID zmienił wiele, wiele rzeczy. Nie tylko i wyłącznie to, że ludzie chorują na wirusa. A jeżeli chodzi o samego wirusa, mieliśmy sytuację, w której przybywało nam dziennie po 3000 pacjentów. Teraz przybywa 1000 do 2000. Organizujemy od nowa łóżka covidowe. Znowu zaczynają umierać na ciężkie powikłania płucne kolejni pacjenci. Ta epidemia może dzisiaj wygląda troszkę inaczej, bo jednak wielu ludzi już jest zaszczepionych, ale nadal jest to bardzo groźna choroba, która może bardzo wielu ludziom przynieść masę kłopotów zdrowotnych, obniżyć ich sprawność fizyczną, intelektualną, a na koniec jeszcze doprowadzić do konsekwencji, które w tej chwili są trudne do przewidzenia. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o diagnostyce. Chciałbym dowiedzieć się od Pana, jak ważna jest diagnostyka w zakresie wykrywania koronawirusa. Czy to jest rzecz istotna, jeśli na pewno jest istotna, ale czy jest to być może nasze najważniejsze oprócz szczepień narzędzie w walce z koronawirusem? Znaczy, jeżeli chodzi o diagnostykę, sprawa wygląda w ten sposób. Pierwsze, co jest istotne, to są objawy. Jeżeli pacjent ma objawy ciężkiego wirusowego zapalenia płuc,
no to w tym momencie zaczynamy diagnostykę immunologiczną. Zaczyna się od prostego testu antygenowego, który jeżeli wychodzi dodatni, to dzisiaj właściwie wystarczy do rozpoznania choroby. Jeżeli wychodzi ujemny, robimy badanie PCR. No i teraz jest tak, albo wychodzi dodatni, albo wychodzi ujemny. Jeżeli wychodzi ujemny, to robimy go jeszcze raz za jakiś czas, jeszcze raz za jakiś czas. Cała sprawa polega na tym, że SARS-CoV-2 nie ma właściwie specyficznego leczenia. Praktycznie rzecz biorąc, my oczywiście mamy pewne schematy stosowane w leczeniu, ale to nie jest tak, że jest to leczenie dedykowane, jednoznaczne i jednoimienne dla tej jednostki chorobowej. Właściwie większość infekcji wirusowych z ciężkim zapaleniem płuc leczy się podobnie. Więc diagnostyka jest istotna, ale najistotniejszy stan pacjenta. Jeżeli w tym momencie mamy test antygenowy dodatni, czy test PCR dodatni, to możemy powiedzieć z całą pewnością, że jest to SARS-CoV-2 i w tym momencie zdefiniować pacjenta do statystyki jako chorującego na to. Przynajmniej ja się spotkałem w praktyce z paroma przypadkami, gdzie właśnie przebieg był idealnie odpowiadający SARS-CoV, a wyniki wyszły nam ujemne i to we wszystkich możliwych aspektach. Począwszy od antygenów, przez PCR-y i to kilkakrotnie powtarzane. Czy to coś zmieniło? No cóż, jeżeli pacjent wyzdrowiał, to całe szczęście. Jeżeli umarł, to w tym momencie wiemy, że miał zapalenie płuc wirusowe, no i tyle. Czy czynnik ludzki zaważyć mógł na tym, że ten test był negatywny, a pacjent ciężko chorował? Generalnie rzecz biorąc jest tak, że czynnik ludzki może zaważyć raz. Jeżeli my powtarzamy ten test 2-3 razy, to szansa na błąd jest minimalna, jest minimalizowana do zera, dlatego że wezmę każdy test pobiera inny pracownik. A na koniec, zresztą instrukcja pobrania jest dokładnie taka sama, więc teoretycznie powinno to być powtarzalne. Czasem zdarza się sytuacja taka, że powiedzmy pacjent jest po toalecie jamy ustnej, tej czy innej. To może osłabić obecność wirusa na chwilę. Powinno się jednak pobierać te wymazy w taki sposób, żeby wcześniej pacjent nie miał sam nie tworzył żadnej toalety, ani nie miał powiedzmy toalety wykonywanej przez personel medyczny. Po to, żeby uzyskać dobry, prawidłowy wynik, należałoby jednak zalecać, ja tak swoim pacjentom zalecam, jak idą sobie pobierać wymazy, to od wieczora nic. Nie myć zębów, nie pić, nie jeść, iść tak, jak się stoi, zaraz po przebudzeniu zrobić sobie wymaz. To jest najpewniejsze. Wtedy mamy pewność, że ten wynik jest diagnostyczny. No. Także my się staramy eliminować wszelkie jakieś błędy, niedociągnięcia, jeżeli chodzi o te wymazy. Samo przekazanie później materiału już nie stanowi aż tak wielkiego problemu, bo on jest po prostu hermetycznie zamykany. No i trzeba by było, nie wiem, czy poddać go w działaniu promieni rentgena, czy ultrafioletu, żeby go zabić. Ale tego przecież nikt nie robi, więc później to już nie ma problemu. Z kolei, jeżeli chodzi o samą procedurę laboratoryjną, no, tam rola człowieka jest bardzo ograniczona. Robi to maszyna, która sekwencjonuje odpowiednie fragmenty DNA, powiela je w odpowiedni sposób, no i później bada według wzorca i wychodzi tak albo tak. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o tym, że już w przeszłości mieliśmy podobne doświadczenia, jakie mamy teraz. Już przechodziliśmy wcześniej przez podobną epidemię. To znaczy przez podobną przechodziliśmy troszkę ponad 100 lat temu. Hiszpanka w 1918 roku objechała świat dwa razy. W 1921 roku były ostatnie przypadki notowane. Zmarło więcej ludzi niż zginęło w czasie I wojny światowej. Zresztą chyba więcej też niż w czasie II wojny światowej. Wtedy nie było leczenia, nie było szczepień. Nie wiedziano dokładnie, jak zabezpieczać się przed tego typu zdarzeniami.
Z kolei praca była mało zautomatyzowana, więc jeżeli przyszedł ktoś chory do dużej fabryki, to w ciągu kilkunastu godzin w tej fabryce mogło już nie być nikogo. Co ciekawe, wszystkie doniesienia mówią o tym, że umierali przede wszystkim młodzi, zdrowi ludzie, czyli ci, którzy mieli największą reaktywność. I taka jest specyfika wirusa grypy po prostu, że on nie tyle sam zabija i sam uszkadza, co nasza reakcja na ten wirus właśnie tak działa. Zresztą podobna sytuacja jest przy SARS-ie. No i ludzie się od tego czasu nauczyli jednej rzeczy, że jedynym sensownym, skutecznym na wirusy leczeniem to jest szczepienia, czyli zabezpieczyć. To samo teraz powielamy, czyli w tej chwili są namowy do tego, żeby ludzie się szczepili, żeby nabywali tą odporność. Oczywiście jak z każdym szczepieniem są plusy i minusy, bo to nie można powiedzieć, że każde szczepienie jest idealnym rozwiązaniem, ale generalnie ludzi, którzy ucierpieli na szczepieniu, to jest ułamek promila w stosunku do tego, co mogliby ucierpieć ludzie, gdyby się jednak szczepionka nie pokazała. Proszę sobie wyobrazić, że mamy dzisiaj, bo cała ta epidemia COVID-SARS idzie takimi falami. Mówi się, tam oczywiście politycy mówią trzeciej, czwartej, piątej, ale prawda jest taka, że pierwsze zachorowanie zaczęło się w zimie i wczesną wiosną. Było takie nasilenie, potem następne nasilenie to była jesień, zima zeszłego roku. Praktycznie rzecz biorąc, od pewnego momentu w lecie mieliśmy prawie, że wygaszenie zupełne przypadków. To jest prawdopodobnie związane z ilością ultrafioletu, który spływa z nieba. I teraz mamy znowu wzrost. Więc proszę sobie wyobrazić, że teraz mamy kolejny wzrost, ale nie mamy szczepień. Dzisiaj nasze doświadczenie jest takie. Ludzie zaszczepieni trafiają na oddział, ale przechodzą to łagodniej. Tu nie ma tak głębokich, ciężkich przypadków, jak były poprzednio. A teraz, gdyby okazało się, że nie mamy ani jednego w populacji zaszczepionego człowieka, to podejrzewam, że w tej chwili mielibyśmy nie, tak jak dzisiaj było chyba 2000 przypadków, u nas w szpitalu może się zjawiło 6-7 osób, tylko mielibyśmy 8-10 tysięcy przypadków. I to powiedzmy, co któryś z tych pacjentów wchodziłby w ciężką niewydolność oddechową. Panie dyrektorze, czy wirus SARS-CoV-2 jest bardziej zjadliwy niż wirus hiszpanki, czy nie? Trudno powiedzieć, bo my nie, poza tym, że wiemy, jak przebiegała ta epidemia, nie wiemy dokładnie. Problem polega na tym. Świat się zmienił i zmieniły się chociażby metody zbierania danych. My o Hiszpance nie wiemy, jak przebiegała w krajach, w których poziom, powiedzmy, medycyny był żaden. My wiemy, jak to było w niektórych częściach Europy, gdzie medycyna była w stanie po pierwszej wojnie jeszcze funkcjonować i jak przebiegało to w Stanach. Jeżeli popatrzeć na przebiegi w Stanach, to faktycznie SARS-CoV-2 i Hiszpanka są o bardzo podobnej dynamice. Ile osób chorowało w Indiach, w Afryce, w Chinach, to my się nigdy pewnie nie dowiemy, bo pewnie oni nawet sami nie wiedzą. Na pewno chociażby te liczby zgonów też są brane szacunkowo, bo podejrzewam, że nikt tego nie liczył. Ale faktem jest, że tam, gdzie zostało to w miarę przyzwoicie udokumentowane, dynamika i zakaźność były dość podobne, a czasem nawet mocno intensywniejsze, bo ja dotarłem do takich opisów, gdzie ludzie rano, jeszcze będąc w pełni zdrowia, szli do pracy, a wieczorem umierali. Więc my takich sytuacji jeszcze nie mieliśmy, żeby przebieg był aż tak piorunujący. U nas po prostu ludzie zaczynali szybko chorować. Może to jest z innego powodu. Trzeba pamiętać, że wirusy to są mikroorganizmy, które wykształcają pewne przeciwciała krzyżowo, więc kontaktując się z tymi czy innymi wirusami, nasz układ immunologiczny już pewne rzeczy rozpoznaje, więc może to też z tego wynikać.
Jak popatrzeć w historię, to też ciężko jest znaleźć ślad jakichś dużych epidemii wirusowych, żeby można było je spokojnie przypisać. Więc być może Hiszpanka to była pierwsza taka emanacja wirusa, który później co ileś lat się powtarzał w jakiejś takiej epidemii już o mniejszej skali, bo przecież była grypa z Hongkongu. Pamiętam, że w Polsce chyba ostatnia taka większe zachorowanie na grypę było w 86 albo 7 roku. To jeszcze z dzieciństwa pamiętam, jak po prostu zamykano wszystkie szkoły, no bo wszyscy chorowali. I to tak mniej więcej wtedy wyglądało. No, od tego czasu masę ludzi zaczęło się szczepić i na grypę i dzięki temu tak na dobrą sprawę my nie mamy już takich gremialnych zachorowań epidemicznych na grypę. Ptasia grypa, czyli SARS-1 10 lat temu też przecież objechała świat dookoła, a przy czym okazało się, że jej poziom wejścia w populację ludzką nie jest aż tak duży. Było wiele dramatycznych przypadków, ale nie było czegoś takiego, żebyśmy mieli taką epidemię, jak mamy w tej chwili. Więc przede wszystkim my się musimy przyzwyczaić co do jednego, że czy to będzie SARS, czy to będzie grypa, czy to będzie coś innego. Przy rosnącej populacji, przy rosnącej gęstości zaludnienia, przy rosnącej chemizacji żywności, my będziemy mieli sukcesywnie co jakiś czas pojawiające się epidemie, jak nie tego, to czegoś innego. I musimy się do tego po prostu przygotować. Panie dyrektorze, podczas otwarcia laboratorium COVID-19 firmy Vitamed w Nowym Sączu pisano również o tym, że w tym laboratorium można badać wirusa eboli. To bardzo interesujące, bo ta ebola jest takim symbolem, można powiedzieć, zjadliwości zarazka, prawda? Wie pan, to jest tak, że jeżeli chodzi o laboratoria genetyczne badające materiał genetyczny przez jego powielanie i sekwencjonowanie, to praktycznie można zbadać wszystko, do czego się przyłoży wzorzec. Po prostu to jest kwestia tylko i wyłącznie odpowiedniego oprzyrządowania, czyli chemicznych wzorców i można badać dokładnie wszystko. To nie są laboratoria, które stworzone tylko i wyłącznie w celu badania jednego wirusa. Dzisiaj się bada ten wirus, bo po prostu ten wirus trzeba zbadać. No. Ale generalnie rzecz biorąc, jak się przyłoży inne matryce, to można szukać innych rzeczy. Można szukać wirusa HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C, wirusowego zapalenia wątroby typu B. Można szukać wirusa grypy. Problem jest taki, że Vitamed tego w tej chwili chyba nie robi, ja zresztą nie wiem, bo tu na pewno nie, bo to jest laboratorium takie peryferyczne, ale generalnie powiedzmy, no tamte badania są już ustabilizowane w swoich poziomach i jest też druga taka rzecz, taka prosta zasada, że mnie zawsze uczono na Akademii, że rzeczy, które się robi, powinno się robić najlepiej, jak się potrafi. Jeżeli ktoś robi, powiedzmy, 50 oznaczeń czegoś dziennie, to będzie to robił dobrze. Jeżeli robi to raz na 2 tygodnie, jedno bądź dwa, to nie będzie tego robił dobrze. Więc dzisiaj transport jest najmniejszym problemem. Problemem jest jakość i możliwości konkretnej placówki i powtarzalność jej wyników. To jest dla nas najistotniejsze. Dla klinicysty istotne jest, że jak bierze wynik, to żeby się nie zastanawiał, czy to jest wynik dobry, czy zły. On ma być po prostu wiarygodny. Panie dyrektorze, czy mógłby pan ocenić sytuację w regionie, jeśli chodzi o epidemię SARS-CoV-2? Oczywiście chodzi o ten obszar, którego dotyczy tutaj szpital. Ten rejon. No, problem polega na tym, że jednak mimo wszystko Sądecczyzna nie jest miejscem, które się wyszczepiło jakoś gremialnie i my mamy tutaj taki prosty wgląd w całe województwo, ponieważ marszałek województwa organizuje telekonferencje, gdzie informuje poszczególni koledzy, jak sytuacje wyglądają w ich rejonach. I faktycznie my
i Zakopane mamy najwięcej notowanych zachorowań. A to związane jest między innymi z tym, że jest stosunkowo słabo wyszczepiona populacja i spore pole do działania. Czyli ta diagnostyka w zakresie SARS-CoV-2 jest szczególnie istotna? Jest. Jest. Wiem, przede wszystkim co nam to daje, że Witomet uruchomił tutaj pracownię. No daje nam to, że my mamy wynik, proszę pana, w ciągu powiedzmy kilku godzin. To jest bardzo istotne, bo jeżeli mielibyśmy transportować ten materiał gdzieś tam i tam jeszcze kilka godzin czekać, to nam się robi na przykład 4-5 do 6 godzin. My tutaj, jeżeli współpracujemy z nimi na zasadzie takiej jak w tej chwili, to w ekstremalnych sytuacjach jesteśmy w stanie wynik mieć w ciągu 2 godzin. Normalnie to trzeba chwilę poczekać, ale jest. A na czym sprawa polega? Trafia pacjent z objawami. I teraz jest tak. Jeżeli przywozi nam go pogotowie i jest dodatni test antygenowy, to my pacjenta izolujemy, pakujemy go albo od razu na oddział, albo czeka przed oddziałem, tam jest takie specjalne pomieszczenie, na wynik PCR-a. Ale wielokrotnie jest sytuacja taka, że pacjent przychodzi sam. Albo przywieziony jest przez jakiś rodzaj transportu medycznego, trafia na salę, na poczekalni, gdzie siedzą pacjenci, którzy nigdy nie powinni mieć z SARS-em kontaktu. Następnie jest rejestrowany, przechodzi przez triaż i w tym momencie dopiero zaczyna się ewentualnie alarm, że istnieje ryzyko, że ten pacjent jest zakażony. Dzisiaj nikt nam nie powie, bo wcześniej była taka proste pytanie, czy pan miał kontakt z kimś chorym. No dzisiaj każdy miał kontakt, albo z zaszczepionym, albo z nieszczepionym, albo z chorym. I tego pacjenta my musimy w jakiś sposób odizolować, ale równocześnie musimy zwrócić uwagę na tych wszystkich, którzy w tym momencie są w SOR-ze. A u nas w SOR-ze równocześnie jest około 40 osób. I my musimy mieć pilnie konkretny wynik. Jak nam wychodzi test Abbotta, czyli antygenowy dodatni, to wiemy, że ci ludzie są potencjalnie z kontaktu. Sprawdzamy od razu, kto był szczepiony, a kto nie, bo to też jest istotne. Ale jeżeli okazuje się, że objawy są, a on jest ujemny, to my musimy tego człowieka izolować do momentu, kiedy będziemy mieli PCR i wtedy decydujemy, gdzie go położyć. I też zdarzają się sytuacje takie, że trafiamy w jakieś okienko immunologiczne czy inne i nagle ni z tego, ni z owego okazuje się, że na neurologii, na chirurgii czy na internie pojawia nam się pacjent, tak jak ostatnio na przykład na pulmonologii, pacjent, który ma wynik dodatni. Ale on się pokazuje po kilku dniach dopiero. I im mniej będziemy mieli takich sytuacji, im szybciej będziemy mieli adekwatną diagnostykę, tym lepiej będzie dla wszystkich, którzy do nas trafiają. Bo niestety nie jesteśmy w stanie zrobić sytuacji takiej, żeby na przykład ten szpital był tylko i wyłącznie dla pacjentów covidowych. I wtedy pacjent, który nie ma podejrzenia o COVID i nie ma powodu, żeby być podejrzanym, nie trafi tutaj i nie będzie miał możliwości z COVID-em się spotkać. Nie będzie wtedy możliwości zarażania. Tak się nie da zrobić, bo to jest jedyny szpital na 250 tysięcy ludzi. I niestety wyłączyć działalności tylko pod COVID z tego szpitala się nie da. I kwestia jest, żeby nam się udawało odpowiednio szybko zdefiniować, który pacjent jest chory, równocześnie mając bardzo ładnie opanowaną grupę ludzi, którzy z nim mogli mieć kontakt. Żebyśmy zawsze mogli tym ludziom powiedzieć, że jeżeli by ci wystąpiła gorączka, cokolwiek takiego, to pamiętaj, że możesz mieć to i wtedy przyjść od razu. Te miesiące pandemii to był szczególny sprawdzian dla służby zdrowia, dla lekarzy, dla pielęgniarek i dla tych, o których się tak rzadko mówi, czyli dla salowych na przykład pracujących w szpitalu. Przypuszczam, że było wiele dramatycznych sytuacji związanych z tym wielkim poświęceniem, jakie ludzie pracujący z osobami chorymi musieli wykazać. Wiadomo, no, przede wszystkim to jest taki jest zawód i to jest ryzyko wkalkulowane w ten zawód. Strażacy jadąc do akcji nigdy nie wiedzą, jak to się skończy.
Tak, mają zawód, takie podjęli zobowiązanie. To samo jest, jeżeli chodzi o szpitale, o pracowników służby zdrowia. Też podjęliśmy pewne zobowiązanie i trudno jest powiedzieć, że my będziemy leczyli tylko i wyłącznie tych, którzy są piękni, zdrowi i świetnie rokują. Więc oczywiście, że jest masę dramatów, a oczywiście, że masę sytuacji, w których ludzie przerażeni byli tym, że idąc stąd trafiają do domu, gdzie mogą pozarażać swoich rodziców, dla których, powiedzmy, zachorowanie na SARS jest wyrokiem. Wynajmujący mieszkania gdzieś tutaj na mieście, żeby z całą pewnością nie mieć kontaktu. No dzisiaj jest sprawa prostsza, dlatego że jednak mimo wszystko dużo się osób zaszczepiło i ci, którzy mieli jakiekolwiek ryzyko bądź strach w sobie, to są zaszczepieni. Teraz będą brali trzecią dawkę, więc realnie rzecz biorąc nie ma czegoś takiego ryzyka transmisji. Poza tym, widzi pan, minęło półtora roku, prawie dwa. Jednak SARS ludziom spowszednia. To prawda. A czegoś się też nauczyliśmy? No, wątpię. Właśnie. Wątpię, bo jak chodzę od czasu do czasu po sklepie, albo idę do kościoła, to no powiedzmy sobie szczerze, widzę, że maseczkę zakłada połowa ludzi co najwyżej. A to nie jest dobre rozwiązanie. Mimo wszystko warto jeszcze by było chwilę ponosić te maseczki, żeby chociażby z szacunku dla tego człowieka, który siedzi obok, bo nigdy nie wiadomo, czym my możemy zarażać. Panie dyrektorze, chciałem bardzo gorąco podziękować. No, jeśli chodzi o maseczki, to my, cała ekipa, nosimy. Oczywiście, cała ekipa. Nie boimy się żadnej grzybicy.